Telewizji Polskiej ogarnęła żałoba po stracie Agaty Szostkowskiej, Stanisławskiej, która była cenioną dziennikarką i wydawczynią, związaną z Woronicza przez ponad trzy dekady. Szostkowska, Stanisławska miała znaczący udział w tworzeniu i realizacji wielu programów, w tym Kawa czy Herbata. Pytanie na śniadanie, jak również przyczyniła się do sukcesu festiwali w Opolu i Sopocie. Jej wkład był także zauważalny w pracach nad Popołudniem z Jedynką oraz Halo Polonia. Niestety, do mediów dotarła smutna wiadomość o jej nagłej śmierci. Syn Agaty, Michał Stanisławski, podzielił się emocjonalnym wpisem, potwierdzającym smutne wieści. Wczoraj miałem ogromny smutek ostatni raz pożegnać moją kochaną mamę. Zawsze najpierw myślała o innych, a dopiero potem o sobie. Przez 26 lat mojego życia stawiała mnie zawsze na pierwszym miejscu. Nigdy nie mógłbym prosić o bardziej kochającą i oddaną mamę. Michał dodał również, że szczegóły dotyczące pogrzebu będą ogłoszone w najbliższym czasie, a także wyraził swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy zaoferowali pomoc w tych trudnych chwilach, mówiąc, bardzo serdecznie dziękuję też wszystkim, którzy zaoferowali swoją pomoc. Jesteście nieocenieni. Strata tak ważnej postaci jak Agata Szostkowska, Stanisławska jest dużym ciosem dla współpracowników, przyjaciół i widzów, którzy przez lata podziwiali jej pracę i pasję.